Cześć moi drodzy, właśnie trwa Black Lucky Event, moi drodzy, więc zapraszam was bardzo serdecznie. Teraz na każdym serwerze, gdzie na normalu, pamiętajcie, to jest na normalnym serwerze, na każdym praktycznie serwerze może być event, gdzie pojawia się właśnie, spawnuje się ta duży czarny Lucky Block, który po rozbiciu daje fajne nagrody. Z niego jest podobno 0,5% szansy na huge peta, więc naprawdę bardzo dużo. Tak szczerze mówiąc, te 0,5% to nie jest taka mała liczba. I słuchajcie, mogę dla was tu od razu poradę dać, żeby jak zbijecie jedną tą skrzy już tego Lucky Blocka, to możecie skakać po serwerach, żeby znaleźć kolejne Lucky Blocki. Nie opłaca się czekać tutaj, aż się zrespawni po 30 minutach czy po 20. Więc to jest takie bez sensu i w ogóle mam dla was też jedną małą ciekawostkę. Mianowicie chciałem wam tutaj to pokazać. Słuchajcie, zobaczcie sobie. Digital udostępnił na swoim Twitterze te oto zdjęcie, które prawdopodobnie pokazuje mini Lucky Blocki, które też będą się spawnować prawdopodobnie w grze, więc naprawdę spoko opcja. Nie jest to oczywiście pet, bo jakby to był pet, to by tu było napisane exclusive lub jakaś nazwa tego peta. Jest to po prostu tak jak tutaj macie. Tu macie, jak podejdziecie sobie do nich, to jest nazwa, jaki to jest pet. Chociaż być może, chociaż ciężko teraz powiedzieć, byłoby podpisane moim zdaniem. Więc naprawdę spoko, że też takie rzeczy, to jest pierwszy na świecie moim zdaniem. Nie wiem skąd Digito go zdobył. Ale jeżeli się takie rzeczy też tu spawnują, to jest naprawdę spoko. Co ciekawe, na Twitterze ani na informacjach Preston nic nie napisał o tym evencie, więc jest on totalnie zaskoczenia. Już teraz możecie wchodzić do gry i sobie farmić, naprawdę to się opłaca. Tu mi się chyba coś zlagowało, bo nie bijemy tak jakoś rewelacyjnie. No ale słuchajcie, niestety drużyna tutaj, ten team osób, które tutaj jest, nie mają jakby aż tak mocnych petów, więc dlatego to bicie tyle zajmuje. No im więcej bijecie, tym większe nagrody dostajecie. A jakie nagrody? Boosty przede wszystkim, no i pety, te lucky pety też są bardzo spoko opcją. No i słuchajcie, boosty w zależności, te nagrody są w takiej ilości, ile bijecie, ile zadaliście obrażeń, tak duże te nagrody dostaniecie. Ja dostałem po 100, po 130 boostów tutaj tych słuchajcie, które tutaj są, więc całkiem spoko opcja. Dużo boostów sobie można nafarmić, więc myślę, że też jest spoko i szansa na huge peta jest o wiele większa, więc naprawdę spoko.